Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Karty Historii. Dziś szerzej poruszymy temat rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Był to udany zryw niepodległościowy mieszkańców Wielkopolski w grudniu 1918 roku. Jest to wydarzenie pośrednio mocno związane z regionem koszalińskim. Wielu weteranów powstania trafiło po 1945 roku do Koszalina, budując już polskie miasto po wojennej zawierusze. Dziś groby tych weteranów znajdują się na cmentarzu komunalnym w Koszalinie, co badał między innymi nieżyjący już wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina Józef Sprutta. Fakt ten co roku przypominany jest podczas uroczystości na koszalińskim cmentarzu. Od kilkunastu lat, 27 grudnia, spotykamy się w tym miejscu, bo zanim jeszcze rocznica narodowego, zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego stała się świętem państwowym, to z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina oraz ludzi dobrej woli, o których należy wspomnieć, to między innymi ówczesny prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina Józef Sprutta zadał sobie wiele trudu, aby odszukać zapomniane mogiły bohaterów grudniowego zrywu 18 roku na koszalińskim cmentarzu. To także wyjątkowo wielka sprawa i działalność rzeźbiarza koszalińskiego Zygmunta Wujka, który wykonał obelisk poświęcony tym bohaterom tamtych wydarzeń. Jak pan prezydent Andrzej Kierzek, sam pochodzący z Wielkopolski korzeniami, wspomniał, ludzie ci tworzyli polskość na ziemiach odzyskanych, w Koszalinie, który stał się dla nich małą ojczyzną. Kiedyś nazwaliśmy ich symbolicznie Koszalińską Kompanią Strzelców Wielkopolskich, bo rzeczywiście 56 czy 7, bo Maciej Sprutta powiedział, że jeszcze jeden gdzieś leży, ale nie zdołał dotrzeć do jego nazwiska. To można powiedzieć stan liczebny kompanii. O historii zrywu Wielkopolan oraz wpływie weteranów Powstania Wielkopolskiego w początkowy rozwój polskiego Koszalina mówił zastępca prezydenta Andrzej Kierzek. W 1918 roku nasza ojczyzna odrodziła się po 123 latach zaborczej niewoli. Jednym z ostatnich aktów tego wyjątkowego roku był wybuch zbrojnego konfliktu na ziemiach, które siłą próbowano zgermanizować. Wielkopolanie po raz drugi po zrywie przeciw Prusakom w 1806 roku wyszli z niego zwycięstwo. Dziś mija 105 lat od pierwszych salw oddanych z poznańskich karabinów. To właśnie one wywalczyły Wielkopolsce prawo do powrotu w polskie granice. Bo przecież odradzająca się po latach Rzeczypospolita bez Wielkopolski nie mogłaby istnieć. Wybuch powstania był odpowiedzią na demonstrację Niemców sprzeciwiających się wizycie Poznanie polskiego pianisty, jednego z twórców odrodzenia polskiej niepodległości, Ignacego Jana Paderewskiego. Niemcy do końca starali się powstrzymać gościa, a w ostatnim akcie desperacji wyłączyli w Poznaniu prąd. Wielkopolanie byli jednak na to przygotowani i witali Ignacego Paderewskiego w świetle pochodni. Wizyta pianisty była iskrą padającą na przygotowanie do wzniecenia patriotycznego ognia podkłady polskich marzeń o niepodległej ojczyźnie.
Powstańcy szybko opanowali Wielkopolskę, a zwycięstwo było możliwe dzięki połączonej z bohaterstwem odwadze zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Niemniej ważne było formowane przez pokolenia cechy charakteru i postaw Wielkopolan. Gorący patriotyzm, pielęgnowany w wielkopolskich domach oraz szacunek dla pracy i przedsiębiorczości, które w XIX stuleciu były skutecznym orężem w walce o polski stan posiadania, a także o rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny tych ziem. Wielkopolanie pokazali, że są nowoczesną wspólnotą wspierającą się nie tylko gospodarczo. Pokazali, że w zmaganiach o niepodległość ważna jest nie tylko odwaga, ale też rozumna odpowiedzialność. Dzięki powstaniu dzisiaj w wolnej Polsce rozumiemy jeszcze pełniej, jakie są nasze korzenie. Jak wielką nosimy w sobie wdzięczność wobec pokoleń, które walczyły o niepodległość. Ale są w nas także zobowiązania wobec tych pokoleń, które będą tworzyć Rzeczypospolitą po nas. Dziś spotykamy się pod pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego na Koszalińskim Cmentarzu, gdzie spoczywa 31 powstańców wielkopolskich. Osób, które zdecydowały się po 1945 roku odbudowywać polski Koszalin. Dzisiaj im za to dziękujemy, pamiętając, że to oni w Koszalinie tworzyli polskie szkoły, zakłady pracy. To część naszej koszalińskiej tożsamości. Tym bardziej, że to właśnie z Wielkopolski, z Gniezna do Koszalina trafiła pierwsza zorganizowana grupa osadników budujących zręby polskości naszego miasta. Pamiętamy o nich i wciąż będziemy pamiętać. Chwała bohaterom. W uroczystości, która odbyła się z pełną musztrą wojskową w towarzystwie orkiestry, tradycyjnie wzięła udział grupka kibiców Lecha Poznań, która zapaliła biało-czerwone race. Dni wcześniej w Politechnice Koszalińskiej odbyło się spotkanie poświęcone omawianemu dziś powstaniu wielkopolskiemu. Jeśli chodzi o Koszalin, to my mamy szczególne miejsce na mapie Polski, dlatego że tutaj jest komitet organizacyjny konferencji naukowych, które odbywają się w Wielkopolsce od 1972 roku. To są tak zwane ogólnopolskie seminaria historyków powstania wielkopolskiego. I tu mieści się, nazwijmy to, centrum dowodzenia. Seminaria odbywają się w Wielkopolsce, najczęściej w Kościanie, bo tam było po raz pierwszy w 1972 roku. W 1973, 4 i 5 potem władze rozpędziły te seminaria aż do 1984 roku i odnowiliśmy je w Koszalinie. No, efekt mamy ogromny, bo to jest ponad 100 książek wydanych o powstaniu. Są wydawnictwa monograficzne, wydawnictwa źródłowe, słowniki biograficzne, albumy. No, mamy, trzeba powiedzieć, w Polsce największy dorobek od ośrodków, które jakby były z natury upoważnione, jak na przykład Uniwersytet w Poznaniu. Ale to się koncentruje u nas. Ja wczoraj sobie taką statystykę zrobiłem, to wyszło mi ponad 100 książek, żeśmy wydali w Koszalinie. Między innymi był bardzo duży grant kilkanaście lat temu. Między innymi listą strat powstania wielkopolskiego. No, to był fenomen organizacyjny, bo z dotychczasowych 1700 nazwisk mamy ponad 2000 odnalezionych grobów powstańców wielkopolskich. A dwa wydania były. Drugie wydanie jest poprzedzone przedmową świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co też jest swego rodzaju unikatem, ale przed wojną taka lista strat miała przedmowę generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka Rydza Śmigłego, więc w swoisty sposób tradycja przeszła. Natomiast
obchodzimy niezależnie zawsze w uczelni, obchodzimy Narodowe Święto Powstania Wielkopolskiego. Będą wywieszone flagi, które przysłał nam wojewoda wielkopolski do uczelni. Będą na pewno wywieszone w rektoracie, na pewno w Wydziale Humanistycznym. No i jeszcze jedna wieczornica, która się odbędzie z okazji powstania. Także ten element u nas zawsze figuruje. Wieczornica historyczna poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu odbędzie się pod koniec stycznia na Wydziale Humanistycznym Politechniki. Koszalińska uczelnia słynie z badań nad powstaniem. Ważne jest to, że to było szczęśliwe powstanie, bo ono wstrzeliło się w niezwykle krótki czas, czas potrzebny, żeby to powstanie w ogóle mogło ujrzeć światło dzienne po pierwsze, no i osiągnąć sukces. To był czas konfliktu między dotychczasowymi naszymi zaborcami. To był czas kończącej się I wojny światowej, wielkiej wojny wtedy mówiono, nie wiedząc, że będzie to pierwsza dopiero. I tutaj trzeba powiedzieć, że cały przebieg powstania był analizowany, był obserwowany przez mocarstwa zachodnie. I tutaj po dwóch stronach bieguna mieliśmy Francję i mieliśmy Wielką Brytanię. Wielką Brytanię tą bardziej sceptyczną, tą zainteresowaną zachowaniem równowagi, która dla nas w oczach Brytyjczyków była niestety, my byliśmy tą stroną, która miała zachwiewać tą równowagę. Z drugiej strony mieliśmy Francuzów, którzy byli bardzo życzliwie nam nastawieni. I między tymi dwoma państwami rozegrały się główne tarcia i działania polskich polityków zmierzających do tego, żeby polskie powstanie mogło zostać usankcjonowane jako zryw narodowo-wyzwoleńczy, jako chęć samostanowienia społeczności Wielkopolski i jej przynależności do odradzającej się Rzeczpospolitej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku programu Karty Historii. Do zobaczenia za 2 tygodnie.